141. Gdy serca ogłuszę, o Panie, Cię wzywają. O rozpaństwa Twe, jak rozpaństwa Dziękujemy. Panie Jezu, któryś nas umiłował, Jezus, der du uns geliebt hast, chcemy przychodzić do Ciebie z dziękczynieniem. Wir möchten zu dir mit Danksagung kommen. Za to, że Ty wybrałeś swoje sobie miejsce, dass du dir einen Platz auserwählt hast, że Ty przygotowałeś też to miejsce i tych, których w nim postawiłeś, dass du diesen Platz vorbereitet hast und auch diejenigen, die du an diesen Platz gestellt hast, oczyszczając go sobie tak, byś Ty, Święty, mógł przebywać w tym miejscu. Indem du ihn reinigst, so dass du an diesem Ort sein kannst. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że możemy przebywać w tym miejscu. Wir danken dir, Jesus, dass wir an diesem Ort sein dürfen. Gdzie Ty jesteś centrum. Wo du der Mittelpunkt bist. Gdzie Ty jesteś tym, który przechadza się pośród serc, które odkupiłeś. Wo du derjenige bist, der inmitten der Herzen wandelt, die du erkauft hast. Oczyściwszy je swoją krwią. Indem du sie durch dein Blut gereinigt hast. Chcemy dziękować Tobie za to, że Ty doprowadziłeś
pragnienia Ojca i swoje do końca, do celu. Wir danken dir, dass du den Wunsch des Vaters und deinen zum Ziel gebracht hast. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, który karmisz całe stworzenie. Wir danken dir, dass du, der du die ganze Schöpfung ernährst. Że Ty masz pokarm nie tylko dla ciała. Dass du nicht nur Nahrung für den Körper hast. Ale też dla ducha. Aber auch für den Geist. Który Ty również uczyniłeś. Den Geist, den du auch geschaffen hast. Chcemy, Panie Jezu, prosić Cię o to, byś darował nam, jak śpiewaliśmy, ciszę i spokój. Wir bitten dich, dass du, wie wir gesungen haben, uns Ruhe und Stille gibst. Skupione myśli na Tobie. Dass unsere Gedanken auf dich konzentriert sind. Prosimy Cię też o mówiącego. Wir bitten dich auch für den Redenden. Byś Ty włożył właściwe słowa w jego usta. Dass du die richtigen Worte in seinen Mund legst. Mając tą ufność w Tobie, że Ty jedynie znasz potrzeby serc naszych. Mit dem Bewusstsein, dass du allein die Bedürfnisse auf der Herzen kennst. I że Ty masz pokarm właściwy dla każdego. Und dass du die richtige Nahrung für jeden bereitet hast. Polecamy się Tobie, Twojej przemożnej łasce w tej godzinie. Wir möchten uns dir und deiner großen Gnade für diese Stunde anbefehlen. Amen. Amen. Ist das Lied 143 die gleiche Übersetzung in Englisch? Ja. Ja, aber wenn die genau die Ersten spielen. Wir haben in dem Lied gesungen, Herr, wenn um dich allein die Herzen sich bewegen. Śpiewaliśmy w tej pieśni o tym, że serca są wokół Pana zgromadzone. Tylko wokół Niego. Und ich habe es auf dem Herzen, etwas von der Anziehungskraft des Herrn Jesus zu sagen. I mam na sercu powiedzieć coś o tej sile przyciągania serc przez Pana Jezusa. Und es an einem Beispiel zu zeigen aus dem Alten Testament. I pokazać to na pewnym przykładzie ze Starego Testamentu. Und zwar in dem Leben eines Mannes, i to w życiu pewnego męża, der auch eine große Anziehungskraft hatte auf andere Männer, który również miał wielką atrakcyjność, wielką siłę przyciągania innych ludzi do siebie. Wir lesen aus 1 Samuel 22. I przeczytamy do tego z pierwszej księgi Samuela 22. Und dann wollen wir sehen, wie diese Männer, was sie getan haben, weil sie ihren Führer, ihren Anführer liebten.
I później przyjrzymy się czynom tych mężów, których dokonywali z motywu miłości do swojego przywódcy, do tego przewodnika swojego, którego miłowali. Und dann wollen wir sehen, wie sie dadurch verändert wurden. I będziemy mogli jeszcze się przyjrzeć temu, jak to właśnie ta miłość i te czyny, które wykonywali, jak one ich przemieniały. Wir lesen 1 Samuel 22. W 1 Samuelowej 22 będziemy czytać. Die ersten zwei Verse. Najpierw przeczytamy dwa pierwsze wiersze. Bis hierhin und er wurde ihr Oberster. Ja, ja. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tym, jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca przybyli tam do niego. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Wir sehen hier zwei Dinge. Dwie rzeczy tutaj widzimy. Das erste, sie wurden zu Dawid gezogen. Pierwsze, że zostali przyciągnięci do Dawida. Wie kam es, dass David auf diese Männer eine solche Anziehungskraft ausübte? Jak to się stało, że Dawid naraz tak wielką siłę przyciągania serc tych mężów, tych ludzi miał w tym momencie? Um das zu verstehen, müssen wir sehen, wer waren diese Männer? Was waren das für Leute? Aby to rozumieć, musimy przyjrzeć się temu, kim byli ci ludzie. In Vers 2 lesen wir, sie waren bedrängt. W drugim wierszu czytamy, że to byli uciśnieni. Das heißt, sie hatten Druck von außen. To znaczy, że to byli ludzie, którzy przeżywali napór różnych problemów z zewnątrz. Sie hatten Gläubiger, das heißt, sie hatten Schulden. To znaczy, dalej oni byli zadłużonymi. Und jeder, der erbitterten Gemüts war. I to byli ludzie, w których sercach było rozgoryczenie. Sie hatten vielleicht Depressionen, sie waren mental fertig und sie hatten ein erbittertes Gemüt. Oni mieli może różne depresje, jakbyśmy to dzisiejszym językiem powiedzieli. Po prostu byli ludźmi, którzy byli mentalnie już skończeni, po prostu załamani, o tak byśmy powiedzieli. Warum kamen diese Leute jetzt ausgerechnet zum David? Dlaczego właśnie ci ludzie przyszli do Dawida? Das zu verstehen, müssen wir in das vorherige Kapitel schauen. Gdybyśmy chcieli to lepiej zrozumieć, to musimy popatrzeć do tego, co jest napisane w poprzednim rozdziale. Und etwas die Geschichte verstehen. I przyjrzeć się nieco bliżej historii. Das Volk Israel hatte einen König gewollt und bekommen. Mianowicie, stało się tak, że lud izraelski życzył sobie, chciał, żądał króla i też do tego doprowadził, że miał go. Dieser König war aber böse. Ale ten król był złym królem. Und Gott hatte gesagt, ich werde dir das Königreich wegnehmen und es einem anderen geben. Und das war David. I przez to Bóg zapowiedział, odbiorę tobie królestwo, a dam go innemu. I to był tym Dawid, tym mężem, któremu to królestwo przeznaczył. Und dieser König Saul. Ten król Saul, der wollte das natürlich nicht. On nie chciał się z tym w ogóle zgodzić. Und deswegen hat angefangen, den David zu verfolgen. I z tego powodu najpierw powiedział taki zamysł, żeby prześladować Dawida, usunąć go. Und das ging so weit, dass David um sein Leben bangte. I tak dalece to zaszło, że Dawid naprawdę bał się o swoje życie wobec Saula. Und David flüchtet dann und er flüchtet sich sogar so weit, dass er Zuflucht sucht bei dem Achis, einem gegnerischen König. I tak mocno, można powiedzieć, to napierało na Dawida, że Dawid uciekał przed Saulem i to nawet szukając pomocy u pogańskiego króla Achisza. Und dann machen sich die Feinde und auch die machen sich über David lustig. Wtedy wrogowie Dawida zaczęli po prostu sobie pokpiwać z niego. Sie sagen, oh, der mächtige David, jetzt ist er hier bei uns und versteckt sich bei uns. O, proszę bardzo, ten wielki Dawid, a teraz przychodzi tutaj i szuka pomocy u nas. Und David fürchtet sich. I Dawid bał się tych reakcji. Und er denkt sich, jetzt geht es mir an den Kragen. Jetzt bin ich in großer Lebensgefahr. I mówi, teraz już mam tego po dziurki w nosie. Teraz po prostu naprawdę może się to źle skończyć. Und in seiner Not sagt er, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich verrückt. I w tym uciśnieniu
po prostu powziął zamysł, że będzie udawał człowieka obłąkanego. Dann werden sie mich wahrscheinlich leben lassen. I wtedy prawdopodobnie powiedzą, a darujemy mu życie. Wir lesen Vers 14 von Kapitel 21. Er verstellte seinen Verstand vor ihren Augen und tat unsinnig unter ihren Händen und er kritzelte an. I od 14 wiersza czytamy w 21 rozdziale i zachowywał się przed nimi niepoczytalnie, udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę. Was war das für eine Demütigung für den David? Jakżeż to było strasznym upokorzeniem dla Dawida. Können wir uns das vorstellen? Możemy sobie to wyobrazić? Die Leute lachen sich über ihn kaputt, das ist ein Verrückter. Po prostu ludzie naśmiewają się do rozpuku nad nim, widząc go w obłąkanym stanie, jak mniemali. Ale naprawdę się z niego naigrywali, jak tylko się dało. Aber das war genau mit auch ein Grund, warum diese Männer jetzt wussten, zu dem David können wir hingehen. Ale to dokładnie było też dokładnie tym powodem, dlaczego ci ludzie później, którzy przyszli do Dawida, wiedzieli, do Dawida możemy przyjść. Der David hat harte Zeiten durch. Bo Dawid ma za sobą twardy czas. Der hat sich selbst so demütigen müssen da. On musiał tak się dać upokorzyć u innych, der weiß, was es bedeutet, Angst zu haben. Że on jedyny wie, co to znaczy bać się. Ja. Sie wussten, diese Männer zum Königshof, da muss man gut drauf sein, muss man erfolgreich sein, da müssen wir hingehen, da können wir nicht hingehen, da nimmt uns keiner an, der König Saul nimmt uns nicht an. Oni sobie zdawali sprawę, że udać się na dwór króla, to trzeba się wyszykować, trzeba dobrze tam stanąć przed królem, trzeba być człowiekiem na poziomie i wiedzieli, tam nie ma dla nas miejsca, tam nikt nas nie przyjmie. Sie fühlten sich beim David viel näher an seinem Herzen. I przy Dawidzie oni odczuwali, że po prostu mają dostęp do jego serca. Czuli się dużo bliższymi mu niż jakiemukolwiek innemu. Weil David auf ihrem Niveau war. Dlatego, że Dawid zniżył się do ich poziomu. Ja. Und wenn wir an unseren Herrn Jesus denken, David ist natürlich auch ein Vorbild auf den Herrn. Gdy teraz przeniesiemy te myśli na Pana Jezusa, bo przecież Dawid jest takim wzorcem starotestamentowym wskazującym na Pana Jezusa. Als Gott auf diese Erde kam in der Form des Herrn Jesus. Gdy Bóg przyszedł na tę ziemię w formie, tak jak brat się wyraził, Pana Jezusa. Dann ist er so gekommen, der ist auf unser Niveau gekommen. To znaczy przyszedł w uniżeniu, on zniżył się do naszego poziomu. Er war hungrig, er war müde, on hat geweint. On był głodny, on był zmęczony, on płakał. Er hat mit uns gegessen. On jadał z nami. Er war so zugänglich. On był tak przystępny. Dass die Menschen, dass jeder kommen konnte, sogar die Kinder fühlten sich wohl bei ihm. Że każdy mógł przyjść, nawet dzieci, bez przeszkód żadnych, bez żadnych oporów przybiegały do Pana Jezusa. Und das war so anziehend an seinem Leben. I to było takim bardzo przyciągającym dla innych ludzi w jego życiu. Einmal hat der Herr Jesus seine Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen? Pewnego razu Pan Jezus zapytał swoich uczniów, czy i wy też chcecie odejść? Und was war die Antwort in Johannes 6? I jaka była odpowiedź w Jana 6 jednego z uczniów? Wollt ihr auch weggehen? Pan Jezus zapytuje ich, chcecie i wy odejść? Und die Antwort war, Simon Petrus antwortet zu ihm. Odpowiedź Szymona Piotra była do niego. 6,68, Johannes 6, Vers 68. 6,68. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Zu wem wollen wir gehen? Do kogo? Do kogo mamy jeszcze chcieć iść? Willst du auch weggehen? Czy ty też chcesz odejść? Bist du in deinem Herzen vielleicht in der Gefahr, auch vom Herrn Jesus wegzugehen? Czy ty w swoim sercu jesteś może też w tym niebezpieczeństwie, żeby odejść od Pana Jezusa? Zu wem willst du denn gehen? Do kogo chcesz iść? Der Jesus hat Worte ewigen Lebens. Pan Jezus ma słowa żywota wiecznego. Sie sagt ihm, du sagst uns das, was wirklich wichtig ist. Oni wiedzieli, ty mówisz do nas to, co dla nas jest ważne. Du hast uns doch gesagt, wer wir wirklich sind. Ty nam przecież powiedziałeś, kim my naprawdę jesteśmy. Und du hast uns den Weg gezeigt zum Himmel. I ty pokazałeś nam jedynie drogę do nieba. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. I dlatego argumentuje Piotr, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego, tym Świętym Bożym. Und so waren sie angezogen vom Herrn Jesus. W ten sposób oni byli przyciągnięci przez Pana Jezusa. Während seines Lebens. W czasie jego życia na ziemi.
Und heute Morgen lasen wir noch einen anderen Vers aus Johannes 12. I dzisiejszego poranka czytaliśmy również inne miejsce z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. Der auch von der Anziehungskraft des Herrn Jesus spricht. Wiersz, który również mówi o tej niezwykłej sile przyciągania serc przez Pana Jezusa. Eine Anziehungskraft, die nicht während seines Lebens hatte, sondern die gehabt hat auf dem Kreuz. I to była siła przyciągania Pana Jezusa już nie w jego życiu, lecz w jego śmierci, gdy wisiał na krzyżu. Kapitel 12, Johannes 12, Vers 32. 32 wiersz czytaliśmy. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Wie kann es sein? Jak to możliwe? Dass wir angezogen sind vom Kreuz. Że jesteśmy przyciągani przez krzyż. Das Kreuz ist ein Folterinstrument. Krzyż sam w sobie jest instrumentem tortur. Wo ein Mensch ganz fürchterlich entstellt hängt. Gdzie człowiek w całkowicie okropny sposób potraktowany tam wisi na tym drzewie. Was zieht uns an am Kreuz? Co nas przyciąga więc do krzyża? Es ist, dass wir dort erkannt haben, meine Schuldfrage im Gericht Gottes wurde dort geregelt. To jest to, że rozpoznaliśmy wierząc, patrząc na krzyż, że moja wina, która była przed Bogiem, tam została załatwiona przez to, że została włożona na tego, który wisi na krzyżu. Ich sehe dort die Liebe Gottes für mich. Widzę tam, w tym dziele krzyża, widzę miłość Bożą wobec mnie osobiście. Und der Jesus sagt, wenn ich erhöht bin, i dlatego Pan Jezus o tym mówi, gdy zostanę wywyższony ponad ziemię, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. To przyciągnę wszystkich do siebie. Das heißt nicht, dass alle Menschen errettet werden. To nie oznacza to słowo, że wszyscy ludzie zostaną uratowani, zbawieni. Das spricht von den Menschen, die von neuem geboren werden. To mówi głównie o tych ludziach, którzy są na nowo zrodzeni. Und die wirklich in ihm erkennen, was für sie getan hat. I którzy naprawdę w nim poznają, co on dla nich uczynił. Also wir sind angezogen vom Herrn Jesus durch sein Leben. A więc jesteśmy przyciągnięci przez Pana Jezusa przez jego życie. Und wir sind angezogen vom Herrn Jesus durch sein Werk für uns am Kreuz. Ale jesteśmy również przyciągnięci szczególnie przez Pana Jezusa przez jego dzieło, którego dokonał dla nas na krzyżu. Und auch heute ruft der Herr Jesus noch: Kommt her zu mir. I dlatego Pan Jezus i dzisiaj nawołuje do każdego człowieka: pójdźcie do mnie wszyscy. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Wszyscy wy, którzy właśnie jesteście obciążeni i udręczeni. Seid ihr alle schon gekommen? Czy wszyscy już przyszliście? Ist hier jeder in dem Saal schon zum Herrn Jesus gekommen? Czy każdy, kto jest obecny w tej sali, przyszedł już do Pana Jezusa? Es reicht nicht zu wissen. Nie wystarczy to, naprawdę nie wystarczy. Wie man errettet wird. Wiedzieć to, w jaki sposób człowiek staje się zbawionym. Man muss kommen. Musisz przyjść. Einige von euch sind in christlichen oder haben das schon sehr, sehr oft gehört und ihr kennt das Evangelium. Niektórzy z was bardzo często już słyszeli Ewangelię od wczesnych lat dziecięcych. Ja, wenn ich Kopfschmerzen habe. Gdy mam bóle głowy, dann tue ich hier eine Aspirin rein. To wtedy wrzucam sobie aspirynkę do takiej butelki. Weil ich weiß, Aspirin hilft bei Kopfschmerzen. Ponieważ wiem, że to dobrze działa na ból głowy. Aber sie wird nur wirken, wenn ich sie auch nehme, wenn ich sie trinke. Ale to nie wystarczy, że wrzucę ją do tej butelki. Ja muszę naprawdę wziąć teraz tą mieszaninę i wypić. Ja. Und wenn du nicht zu meinem Jesus kommst, jeżeli ty nie przyjdziesz do Pana Jezusa, dann weißt du vielleicht, ja, Jesus kann retten, Jesus ist der Retter. To może będziesz wiedziała, tak jak o tej butelce, że Pan Jezus może wyratować, Pan Jezus może pomóc. Tak, On wszystko to może. Und das ist das typische Problem auch von Christen, von Kindern, die gläubige Eltern haben. Sie kennen das alles. To jest typowy problem dzieci, które wzrastają w domach wierzących rodziców. One to wszystko wiedzą teoretycznie. Bist du persönlich schon gekommen? Ale pytanie, jakie jest do ciebie, czy osobiście już przyszedłeś, czy przyszłaś do Pana Jezusa? Bist du auf den Knien gewesen vor dem Herrn Jesus? Czy byłeś już na kolanach przed Panem Jezusem? Und hast gesagt, Herr Jesus, ich komme jetzt und ich nehme dich jetzt auf. I powiedziałeś mu to: Panie Jezu, przychodzę i przyjmuję ciebie. Wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du das heute und jetzt tun, da wo du sitzt.
Jeżeli tego nie uczyniłeś, nie uczyniłaś, to możesz to uczynić teraz, tu gdzie jesteś, nawet siedząc. Ich möchte diese Verse lesen aus Matthäus 11, diese bekannten Verse, Matthäus 11. Ja chciałbym do tego jeszcze przeczytać te znane wiersze z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Vers 28 und dann auch 29 und 30. Kommt her zu mir. Przeczytamy 11 rozdziału od 28 wiersza do 30. Bis zum Ende des Kapitels. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ja. Der Herr verspricht ja Ruhe. Pan Jezus obiecuje pokój. Spokój, ukojenie. Was muss man machen, um die Ruhe zu bekommen? Co trzeba więc zrobić, aby taki spokój otrzymać? Was muss man machen? Co trzeba zrobić? Mówcie. Man muss kommen. Trzeba przyjść. Kommt. Przyjdźcie więc. Das ist der Sünder, der kommt mit seinen Sünden. Co to znaczy? To znaczy, że to ten grzesznik przychodzi ze swoimi grzechami do Pana Jezusa. Das ist die erste Ruhe. To jest pierwszy spokój. Und dann sagt der Herr Jesus was anderes. Ale Pan Jezus tutaj nie kończy na tym, on mówi coś dalej. Und was verspricht er in Vers 29? Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. I mówi, tutaj znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Das ist eine andere Ruhe. To jest inny pokój. Das ist nicht die Ruhe des Gewissens. To nie jest tylko uspokojenie sumienia. Die haben wir schon, wenn wir geglaubt haben. To uspokojenie sumienia my mamy, jak przyszliśmy w wierze do Pana, jak uwierzyliśmy w Niego. Diese zweite Ruhe verspricht der Herr Jesus an Gläubige. Ale ten drugi pokój dla dusz waszych, on, Pan Jezus obiecuje wierzącym. Wie bekommt man diese Ruhe? Jak się otrzymuje ten pokój? Was ist das für eine Ruhe? Co to jest za pokój? Was müssen wir machen, um sie zu bekommen? Co musimy zrobić, aby ten rodzaj pokoju czy ukojenia dla duszy otrzymać? Vers 29. Was müssen wir machen, um diese Ruhe zu bekommen? Co musimy to zrobić, aby to otrzymać? W 29. wierszu jest napisane. Wir müssen, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Pan Jezus mówi tutaj, od czego to zależy. Trzeba wziąć na siebie Jego jarzmo. Der Herr Jesus hatte ein Joch. Pan Jezus ma jarzmo. Was ist ein Joch? Co to jest jarzmo? Ihr kennt das ja hier vielleicht noch ein bisschen mehr, was das ein Joch ist. Może więcej wiecie na temat tego niż my w Niemczech, co to jest jarzmo. Ein Joch ist, wenn zwei Kühe nebeneinander herlaufen und sie haben ein Joch hier oben drüber. Kiedyś było tak, że jak woły ciągnęły pług, to były sprzężone przez siebie jarzmem. To była belka, która przechodziła przez ich karki i je razem spinała. Und die Kühe, die laufen nicht dorthin, wo sie wollen, sondern da hinten sitzt einer und der sagt ihnen, wo es lang geht. I wtedy te woły, one nie chodziły sobie jak chciały, tylko z tyłu był ktoś, kto tym elementem uprzęży, jarzmem kierował. I one wtedy szły tam, gdzie on chciał. Und der Jesus sagt, ich habe ein Joch. Pan Jezus mówi, ja mam jarzmo. Was war das Joch des Herrn Jezus? Was Co było das? Tym jarzmem Pana Jezusa? Was bedeutet das? Co to oznacza? Jego dzieło. Jego dzieło. Sein Werk. Sein Werk. Das Kreuz? Nicht nur. Nicht nur, ja. Hinten sitzt einer und er leitet. Z tyłu był ktoś, kto kierował Panem Jezusem za pomocą tego jarzma. Das Joch des Herrn Jesus war, dass er den Willen des Vaters tat. Joch des Gehorsams. Das Joch des Gehorsams, genau. Jego to jarzmo to było innymi słowy najgłębsza, doskonała wola, by czynić to, co chce Ojciec. Als der Jesus to było jarzmo posłuszeństwa. Als der Jesus auf der Erde war, hat er als Mensch Er hat immer das getan, was der Vater wollte. Pan Jezus, gdy żył jako człowiek na tej ziemi, zawsze i to zawsze czynił tylko to, co chciał Ojciec. Er ist morgens aufgestanden. On stawał rano und hat gefragt, i pytał Ojcze, was soll ich heute tun? Ojcze,
co dzisiaj mam uczynić dla ciebie. Das haben wir heute Morgen auch gelesen. In Jesaja 50 steht das. Myśmy czytali o tym dzisiaj z 50 rozdziału Izajasza. Codziennie budzi ucho moje tam jest. Er öffnet mir jeden Morgen, öffnet er mir das Ohr. Er weckt mir das Ohr. 50. rozdział Izajasza. Jesaja 50, Vers 4. Czwarty wiersz. Każdego ranka budzi ucho moje. Ja, das heißt, er bekam immer von Gott, dem Vater, bekam er jeden Morgen die Information für den Tag, was er machen sollte. A więc każdego ranka Pan Jezus otrzymywał od Ojca tą wskazówkę, co jest jego wolą na ten dzień. Und er sagt, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. I Pan Jezus mówi tutaj, ja się nie opierałem. Nie byłem mu przeciwny, nie ustąpiłem ani się nie cofnąłem. So. Und jetzt sagt er uns, der Herr Jesus sagt uns, nehmt auf euch mein Joch. I Pan Jezus teraz do nas mówi, wy weźcie moje jarzmo na siebie. Wie nehmen wir denn das Joch des Herrn Jesus auf uns? Jak to czynimy? Jak my bierzemy to jarzmo Pana Jezusa na siebie? Wie nehmen wir das auf uns? Jak to czynimy? Was müssen wir machen? Przez posłuszeństwo. Durch Gehorsam, seinen Willen gewinnen. Genau. Wir müssen sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. My musimy powiedzieć głęboko w swoim sercu, Panie Jezu, nie moja wola niech się dzieje, lecz Twoja. So, und dann bekommen wir Ruhe für unsere Seele. I wtedy otrzymujemy ukojenie dla naszych dusz. Also, Freitagabend. A więc piątek wieczór. Ich muss die Entscheidung treffen. Muszę się zdecydować. Was mache ich am Wochenende? Co zrobię w ten weekend? Ich habe die Freunde, die wollen ein, ich weiß nicht, die wollen Volleyball spielen gehen, ungläubige Freunde. Mam paru niewierzących przyjaciół, oni chcieliby pograć ze mną w siatkówkę może. O. Oder ich kann christliche Freunde treffen oder irgendwo in die Versammlung gehen oder. Albo mam też przyjaciół ze zgromadzenia i oni chcą iść do zgromadzenia i może coś z nimi być. Und ich merke, das Joch. I zauważam, jest jarzmo. Und Gott sagt mir, geh mit den Christen, geh dorthin. I Bóg mówi, idź ze swoimi chrześcijańskimi przyjaciółmi, idź tam. Und ich will aber mit meinen Freunden, ich will aber das andere da machen. Ale ja mnie ciągnie do tych przyjaciół, ja bym chciał jednak z nimi pograć tą siatkówkę. Und ich will das, aber das Joch, das reibt hier, das nervt. Ale mam to jarzmo i ono mnie uwiera i ciągnie w inną stronę, wkurza mnie to. Und wenn ich sage, okay, ich mach das, dann bin ich ruhig innerlich, ich gehe diesen Weg. Ale jeżeli ja czuję, w którym kierunku ono mnie ciągnę i powiem w porządku i się ugnę, ono nie będzie uwierać mnie, ono mnie poprowadzi. Aber wenn ich mich entscheide, diesen anderen Weg zu gehen, dann habe ich keine Ruhe in der Seele. Ale jeżeli jednak zdecyduję, że pójdę tą niewłaściwą drogą, nie w tą, którą pociąga mnie to jarzmo Pana, to nie będę miał pokoju dla serca, dla ukojenia dla mojej duszy. Wir müssen den Herrn Jesus als unseren Herrn haben. My musimy Pana Jezusa mieć als unseren Retter haben, sorry. Als unseren Retter haben. Pana Jezusa mieć jako naszego ratownika, zbawiciela. Aber wir müssen ihn auch als unseren Herrn haben. Ale my po drugie musimy Pana Jezusa mieć Pana, za Pana. Und dann werden wir diese beiden Ruhen haben. Diese I wtedy będziemy mieli te dwa rodzaje spokoju, ukojenia. Kannst du sagen, dass du Ruhe hast? Możesz rzeczywiście powiedzieć, że masz taki pokój dla swojego serca? David wurde auch ihr Oberster. Dawid stał się przewodnikiem czy przywódcą tych, którzy do niego się zgromadzili. Sie waren zu ihm hingezogen. Oni zostali do niego przyciągnięci. Aber sie haben sich auch seiner Autorität unterworfen. Ale oni nie tylko to. Oni będąc już przy nim, poddali się naprawdę jego autorytetowi. Und der Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. A Pan Jezus mówi jasno i wprost. Kto moich przykazań słucha i zachowuje je, ten jest tym, który mnie miłuje. Wir haben auch in diesen Kapiteln ein warnendes Beispiel. Mamy w tym rozdziale również pewien ostrzegający nas przykład.
Es gab einen anderen, der war auch zu David hingezogen. Był mianowicie inny człowiek, który również był przyciągnięty do Dawida. Dieser Mann hieß Jonathan. Ten człowiek nazywał się Jonathan. Jonathan hatte den großen Sieg Davids über Goliath gesehen. Jonathan był jednym z tych, którzy byli świadkami potężnego zwycięstwa Dawida nad Goliatem. Und als gesehen hat, der war so mutig, der hat diesen Riesen umgebracht. Jak po prostu pełen fascynacji dostrzegał, że Dawid był tak odważny, że wyszedł naprzeciwko tego olbrzyma i go pokonał. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. To czytamy w 18 rozdziale, że dusza Jonathana przylgnęła do duszy Dawida. Und Jonathan liebte ihn wie seine Seele, Vers 3. I w trzecim wierszu czytamy, że Jonathan umiłował go jak siebie samego. Und Kapitel 19, Vers 1. A w 19 rozdziale, w pierwszym rozdziale, Jonathan hatte großes Gefallen an David. Czytamy, że Jonathan miał wielkie upodobanie w Dawidzie. Und in Kapitel 20, Vers 4. A w 20 rozdziale, 4 wiersz. Sagt Jonathan, was deine Seele spricht, das will ich für dich tun. Mówi mu nawet, czego tylko życzy sobie dusza twoja, uczynię to dla ciebie. Und im Vers 17. A w 17 wierszu. Und Jonathan ließ David wieder bei seiner Liebe zu ihm schwören. Er liebte ihn wie er seine Seele liebte. Jonathan ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak własne życie. Und dann kommt ein ziemlicher Schock. I po tych cudownych wypowiedziach przychodzi rzecz szokująca. Kapitel 21, Vers 1. 21 rozdział, pierwszy wiersz. A wstawszy, odszedł. Jonathan zaś powrócił do miasta. Ja, und Jonathan kommt zurück in die Stadt. Jonathan idzie z powrotem do miasta. Und in Kapitel 23, a w 23, Vers 18, rozdziale, 18 wiersz, und czytamy. David blieb im Wald und Jonathan ging in sein Haus. Kapitel 23, Vers 18. I czytamy tutaj, że Dawid pozostał w Choreszy, a Jonathan poszedł do swojego domu. Und wisst ihr, was mit dem Jonathan später passiert ist? Wiecie, co się stało później z Jonathanem? Jonathan ist bei seinem Vater geblieben. Jonathan pozostał u swego ojca Saula. Er hat es vorgezogen, in dem Königshaus zu bleiben. On po prostu więcej cenił sobie to, by pozostać w domu królewskim. Obwohl er wusste, obwohl seine Seele an David hing. Chociaż on wiedział to i jego serce, jego dusza była przylgnęła do Dawida. Und dann gab es Krieg. I w pewnym momencie zdarzyło się jeszcze gorzej, und Jonathan, że wybuchła wojna. Und Jonathan mit seinen Brüdern ist mit seinem Vater gestorben im Krieg. I Jonathan wraz ze swoimi braćmi, ze swoim ojcem poginęli w tej wojnie. Und vielleicht bist du auch wie Jonathan. I może ty jesteś takim jak Jonathan. Dass du weißt, ja, Jesus ist mein Retter. Że ty wiesz, Jezus, Pan Jezus jest moim zbawicielem. Aber dass du sagst, ich will aber nicht in die ganze Schmach, in die ganze Schande von Christus eintreten. Ale mówisz sobie jednocześnie w sercu, ja nie chcę wstąpić w całą hańbę bycia z Chrystusem. Dass du versuchst noch von der Welt möglichst viel mitzunehmen. I w ten sposób próbujesz jeszcze możliwie jak najwięcej wyrwać z tego świata dla siebie. Dass du sagst, ja, mein Herz gehört Jesus. I mówisz sobie tak, moje serce należy do Pana Jezusa. Aber ich will eigentlich noch in dieser Welt. Ale właściwie to jeszcze chcę cały czas w tym świecie. Ich will wirklich verwirklichen. Ich möchte noch. Chciałbym się jeszcze urzeczywistnić. Chciałbym się spełnić. Chciałbym być tym, czym chcę. Ja, dass eigentlich dein Herz mehr an der Welt hängt. I w rzeczywistości prowadzi to do stanu, że bardziej twoje serce przylgnęło do świata niż do tego Pana. Als den Weg hinter einem verworfenen und ja, verworfenen Christus herzugehen. Jak do drogi za odrzuconym Chrystusem. Dann ist die Warnung von Jonathan hier. To wtedy, jeżeli tak jest, to ostrzeżenie wynikające z przypadku Jonathana, dass du geistlich sterben wirst. Jest bardzo poważne. Ja. Jeżeli tak zrobisz, to umrzesz duchowo. Du kannst das Seelenheil nicht verlieren. Możesz nie, o, nie, znaczy nie stracisz swojego zbawienia dla duszy. Ale du kannst deine Krone verlieren. Ale swoją koronę na pewno stracisz. Und du kannst im Himmel ankommen und merken, ich habe mein ganzes Leben lang, mein ganzes Leben habe ich eigentlich in den Mülleimer gesteckt.
Wtedy rozpoznasz któregoś dnia, jak przyjdziesz do nieba, właściwie moje całe życie i wszystkie moje szanse wyrzuciłem do kosza na śmieci. Hast du dich schon ganz auf die Seite des Herrn Jesus gestellt? A więc czy już całkowicie jednoznacznie stanąłeś po stronie Oder Pana Jezusa? Liebäugelst du immer noch die ganze Zeit mit der Welt? Albo cały czas uprawiasz miłostki ze światem. Sonntag, immer schön. W niedzielę, tak, pięknie otworzysz śpiewnik. Laut singen. Głośno śpiewać. Laut Amen sagen. Głośno powiedzieć Amen. Ja, wir wissen genau, wie wir sprechen müssen, damit wir dazugehören. Das alles können wir sehr gut. My wiemy, jak mamy się zachowywać, żebyśmy dobrze wypadli w tym towarzystwie. To wszystko my znamy, te wszystkie niuanse. Aber bist du bei David? Bist du bei mir, Jesus? Ale czy jesteś z Dawidem? Czy jesteś z Panem Jezusem? Sie waren bei David. Oni byli. Z, aber sie waren auch für David. Sie waren auch für David. Ale oni nie tylko byli z Dawidem, oni byli również sercem za Dawidem. Und das lesen wir jetzt in 2. Samuel 23. I o tym czytamy w 2 Samuelowej 23. Wir lesen in 2. Samuel 23. W 2. Samuelowej 23 czytamy. Vers 13. 13. wiersz. Und drei von den 30 Häuptern gingen hinab, kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adulam. Bis Vers 17 am Ende. David wollte nicht trinken. Do 17 wiersza do końca. Co dotyczy tych trzech spośród 30 dowódców, to zstąpili oni i przyszli w okresie żniwa do Dawida, do pieczary Adulam, podczas gdy oddział Filistyńczyków obozował w dolinie Refaim. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, rzekł więc, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy to ci trzej rycerze przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc, niech mnie Pan zachowa, abym miał to uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia i nie chciał jej pić? Tego dokonali ci trzej rycerze. Diese Männer, die waren nicht nur bei David, sondern die waren für David. Ci trzej mężowie nie tylko byli z Dawidem, oni byli całym sercem za Dawidem. Ja, ihre Liebe zu David hat sie auch in Bewegung gesetzt. Ich miłość do Dawida po prostu sprawiła ich w czyn, w ruch. Es ist so interessant zu sehen, David, to bardzo interesującą rzeczą widzieć. In Vers 15 David hat gar keinen Auftrag gegeben. Mianowicie David nie dał im żadnego zlecenia. David, zróbcie to albo tamto. David dachte nur bei sich, o Bethlehem. David po prostu tęsknie wspominał Betlejem. O Betlejem. Meine Heimatstadt. Moje ojczyste miasto. Wie schmeckt das Wasser so gut? Jakżeż woda tego Betlejemu mi smakuje. Dann hat er gesagt, o, wer wird mir Wasser zu trinken geben? I on westchnął tak, kto da mi się napić wody ze studni Betlejem? Das war mehr so ein Seufzer, so, wer wird mir zu trinken geben? Könnte ich doch mal was trinken? To było coś więcej niż po prostu tylko takie westchnienie. To było głębokie westchnienie ducha do Pana. Panie, daj Ty mi pić. Ja. Zaspokój moje pragnienie. Und da waren, das hat nicht jeder gehört, das haben nicht alle gehört. Nie wszyscy to słyszeli. Das haben nur die gehört, die nah dran waren. To słyszeli tylko ci, którzy byli blisko Dawida. Und so sehen wir auch beim Herrn Jesus. I tak też widzimy to u Pana Jezusa. Dass zum Beispiel der Jünger Johannes, że na przykład uczeń jego Jan, besonders nah am Herrn Jesus dran war und mehr Informationen bekam vom Herrn Jesus. Był szczególnie blisko przy Panu Jezusie i z tego powodu więcej wiedział o tym, co go poruszało, niż inni. Und so wird es uns auch gehen, wenn wir nah dran sind am Herrn Jesus. I tak będzie również i z nami. Jeżeli jesteśmy blisko Pana Jezusa, to będziemy wiedzieć więcej o nim. Wenn wir viele Zeit in der Bibel verbringen und im Gebet vor ihm, jeżeli wiele czasu poświęcamy czytaniu Słowa Bożego i modlitwie do Pana, przed Panem, dann wird er uns auch mitteilen, to on będzie z nami się dzielił swoim was myślami. Wir hören müssen. Będzie nam mówił o tym, co jest ważne, żebyśmy usłyszeli. Und dann werden wir die Wünsche seines Herzens werden wir kennen. I wtedy życzenia jego serca będą nam znane. Wie nah bist du dran? Jak jesteś blisko przy nim?
Weißt du, was sich der Herr wünscht? Wiesz o tym, czego Pan Jezus sobie życzy? Wonach er heute durstig ist? Co jest jego dzisiejszym pragnieniem? Diese Männer, sie machten sich sofort auf. Ci trzej mężowie natychmiast wstali, jak na rozkaz. Sie haben nicht rum überlegt, ja, wie machen wir das, und das ist ja gefährlich, wir müssen einen Plan machen. Oni nie, wcale się nie zastanawiali, nie mówili, to jest taka niebezpieczna wyprawa, przemyślmy ją dobrze, zaplanujmy. Sie sind spontan durchgestartet. Oni po prostu spontanicznie wstali i wystartowali. Ja. Haben wir diese Spontanität noch? Gibt's das? Czy mamy jeszcze taką spontaniczną energię w sobie? Dass wenn man merkt, das jetzt der Wille des Herrn, dann los. Czy mamy to w sobie, by rozpoznać wolę Pana i powiedzieć, dawaj, do dzieła. Ja. Und sie haben das getan unter Einsatz ihres Lebens. I oni to naprawdę uczynili, narażając własne życie, a więc za najwyższą cenę. Ja. Nun, wir werden nicht alle dazu aufgerufen, unser Leben zu lassen. My nie wszyscy przez Pana jesteśmy do tego powołani, aby położyć nasze życie dla Niego jako męczennicy. Ja. Aber das Wort sagt uns, ich möchte den Vers mal lesen. Ale Słowo Boże mówi nam i chciałbym przeczytać ten wiersz. Ihr kennt ja alle Johannes 3, Vers 16. Znacie trzeci rozdział Jana, 16 wiersz. Und hier kommt die Antwort auf Johannes 3, Vers 16, die finden wir in 1. Timotheus. Ale tu, w pierwszym Tymoteusza, znajdujemy odpowiedź na ten wiersz 3:16 z Jana. Erste Johannes 3, Vers 16. Przepraszam, pierwszy Jana, 3:16. Die Antwort auf Johannes 3, Vers 16 finden wir in 1. Johannes 3, Vers 16. Auf Johannes Evangelium, Johannes 3, Vers 16. Odpowiedź na Ewangelię Jana 3:16 znajdujemy w pierwszym liście Jana 3:16. Er hat sein Leben gegeben für uns. On mianowicie tam dał swoje życie za nas. Finden wir die Antwort in 1. Johannes 3, Vers 16. Ale odpowiedź na to, co Pan Jezus dla nas uczynił, znajdujemy w pierwszym liście Jana 3:16. Da steht bei uns zumindest, ich weiß nicht, ob das hier bei eurer Verszählung auch klappt. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Auch wir sollen unser Leben einsetzen. Także i my powinniśmy czynić z narażeniem życia własnego. Wir sollen nicht postawić, krótko mówiąc, nasze życie za sprawę. Wir sollen unsere Zeit einsetzen. My mamy zainwestować nasz czas. Wir sollen unser Geld einsetzen. Winniśmy inwestować nasze pieniądze. Unsere Energie. Naszą energię. Wo wirst du dein Leben einsetzen? A gdzie ty angażujesz swoje życie? Wie diese Männer für David? Czy tak, jak ci mężowie dla Dawida? Aber dann sehen wir, und das ist der dritte Punkt, dass sie auch wurden wie David. Ale jest jeszcze trzeci punkt, bo widzimy, że oni stali się jak Dawid. Das lesen wir im gleichen Kapitel. Czytamy o tym w tym samym rozdziale. Ja, ab Vers 20. Od 20 wiersza. Vers 20. 20 wiersz. Und 21. I 21. 2. Samuel. 2. Samuel 23, Vers 20 und 21. Czytamy w dwóch wierszach, 20 i 21. A Benaja, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kabseel. Zabił on obu synów Ariela z Moabu. On też, gdy pewnego razu spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. Zabił on również pewnego Egipcjanina, olbrzymiego wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręku włócznie. On zaś podszedł do niego z kijem tylko. Wyrwał Egipcjaninowi z ręki włócznie i zabił go tą jego włócznią. Benaja erschlägt einen Löwen. Najpierw czytamy, że Benaja zabija lwa. Erinnert euch das an jemanden, der vielleicht auch mal einen Löwen erschlagen hat und einen Bären? Czy to nie przypomina wam kogoś, kto wcześniej był znany już z tego, że zabijał lwa albo niedźwiedzia? Wer hat schon mal einen Löwen, einen Bären erschlagen? Kto wcześniej już zabił lwa albo niedźwiedzia? Syn Isaiego. Zon Isaias. Der Sohn Isaias.
Tak. Dawid. Tak, to był Dawid. Dawid. Und der Benaja, der schlägt einen ägyptischen Mann. A Benaja zabił również Egipcjanina pewnego. Ein großer Mann. Potężnego Egipcjanina. Und der Benaja, der geht zu ihm mit einem Stock. I zrobił to w taki sposób, że podszedł do niego z kijem tylko. Wisst ihr, was der Goliath zu David gesagt hat? Wiecie, co powiedział Goliat do Dawida, gdy on tak do niego podchodzi? Bin ich ein Hund, dass du zu mir kommst mit einem Stock? Czy ja jestem psem, że podchodzisz do mnie z kijem? Und er nimmt dem Ägypter, Benaja nimmt dem ägyptischen Mann seinen eigenen Speer ab i, und tötet ihn mit seinem eigenen Speer. I podchodząc tak do niego, zabrał mu jego włócznię i tą jego włócznią go zabił. So wie David den Goliat mit seiner eigenen Waffe abgetötet hat. Tak jak dokładnie kiedyś Dawid zabił Goliata jego własną bronią. Warum hat der Benaja das gemacht? Dlaczego Benaja to uczynił? Wo hat er das hergehabt? Skąd on to wziął, takiego rodzaju sposób działania? Ich denke, dass er das beim David gesehen hat und dass er den David nachgemacht hat. Ja myślę, że to były wyraźne wskazówki na to, że naśladował Dawida. Wisst ihr, wenn wir beim Herrn Jesus sind, jeżeli naprawdę my teraz jesteśmy z Panem Jezusem, przy Panu Jezusie, für den Herrn Jesus leben, jeżeli żyjemy dla Pana Jezusa, dann passiert was Wunderbares in unserem Leben. To wtedy coś cudownego dzieje się w naszym życiu. Wir werden dem Herrn Jesus immer ähnlicher. Mianowicie stajemy się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. So wie der Benaja dem David ähnlicher wurde. Tak jak Benaja stawał się podobny do Dawida. Petrus ruft uns auf in 1. Petrus 2, Vers 21. Piotr, apostoł, nawołuje do nas w pierwszym liście swoim, 1 Petrus 2, vers 21, dass wir wiersz 21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Chrystus pozostawił nam przykład. Und wir sollen so leben wie er. I winniśmy żyć tak jak on. Wenn wir ihm nachfolgen, dann gehen wir in seinen Fußstapfen. Jeżeli rzeczywiście idziemy za nim, wstępujemy w jego ślady, to po prostu stawiamy stopy w te ślady, które on pozostawił. Und in Vers 22 und 23 finden wir. A wiersze 22 i 23 znajdujemy dalej. Finden wir vier Fußstapfen. Znajdujemy cztery ślady Chrystusa. Und die könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Możecie o nich przeczytać dokładnie w domu. Wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, werden wir verändert. Ale prawdą jest dokładnie to, że jeżeli żyjemy z Panem Jezusem, to jesteśmy przemieniani. Aber es passiert noch was anderes, wunderbares. Ale przy tym dokonuje się jeszcze coś innego cudownego. Wenn wir uns mit den Evangelien beschäftigen, mit seinem Leben, jeżeli zajmujemy się Ewangeliami, szukamy śladów życia Pana Jezusa w nim, dann werden wir automatisch verändert. To nas to automatycznie przemienia. Das ist also nicht nur nachahmen, sondern das ist, dass es uns wirklich, wir werden verändert. A więc to nie jest tylko naśladownictwo zwykłe, lecz naprawdę wewnętrznie nas to przemienia w ten sam charakter. Das sehen wir in 2. Korinther 3. Znajdujemy tą prawdę zapisaną wyraźnie w 2. Koryntian 3. Vers 18. Wiersz 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. My wtedy wszyscy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ja, vielleicht sagst du, ich habe den Eindruck, ich mache nicht viele Fortschritte im geistlichen Leben. Może powiesz o sobie, mam takie wrażenie, że nie ma w moim życiu wielkich postępów w duchowych sprawach, w duchowym życiu. Wenn du dich mit dem Jezus beschäftigst, mit seinem Leben, wirst du Fortschritte machen. Ale tu jest napisane, jeżeli będziesz zajmował się Panem Jezusem, jeżeli będziesz naprawdę się Nim zajmować, to zrobisz postępy automatycznie. Lass mich noch mit einem Gedanken schließen. Pozwólcie, że zamknę to ogłoszenie słowa jedną myślą. Und zwar die Frage, wann kamen diese Männer zu David? I to takim pytaniem, kiedy przyszli ci mężowie do Dawida? In unserem ersten Abschnitt, in 1. Samuel, haben wir gesehen. W pierwszym naszym fragmencie, w pierwszej księdze Samuelowej widzieliśmy, dass die Männer zu David kamen,
że ci mężowie przyszli do Dawida. Verzeihung, das ist in 2. Samuel 23. Sie kamen zur Erntezeit. Nie, przepraszam. To jest napisane w 2 Samuelowej 23, że oni przyszli w czasie żniw. Sie kamen zur Erntezeit. Oni przyszli w czasie żniwa. Vers 13. 13 wiersz o tym nam mówi, że w okresie żniwa przyszli do Dawida. Ja. Mam pytanie. Was macht man zur Erntezeit? Co się robi w czasie żniw? Man erntet, oder? Ja, ja. Man bringt die Ernte rein, oder? To zbiera się plony i zwozi się po prostu do stodoły. Und während alle anderen Männer auf den Feldern sind und sie bringen die Ernte rein, lassen diese Männer ihren Traktor stehen und gehen zum David. W czasie, gdy było żniwo, gdy było tyle świetnych zajęć i można było żniwować, to ci mężowie zostawili swój traktor na polu i przyszli do Dawida. Und seht ihr, die Männer drumherum, die haben gedacht, was ist denn bei denen los? I ludzie dookoła sobie myśleli, co się z nimi dzieje, czym oni się zajmują. Und heute in der Welt wird auch die Ernte eingefahren. I dokładnie tak samo jest dzisiaj na świecie, że dzisiaj na świecie się żniwuje, każdy się obławia. Es gibt nur eins und das ist... Wszystko jest brać, das, brać, brać. Das Geld reinzubringen, genau. Pieniążki, tu, do mnie. Vorwärts zu machen, Karriere zu machen. Robić karierę, cały czas starać się o to, żeby było lepiej, żeby było świetniej. Und da gibt es einige Christen, i w tych okolicznościach tego żniwowania są chrześcijanie, die sagen, nein, ich gehe zu jemand anders, ich diene jemand anderem. I którzy mówią, nie, ja mam kogoś innego. Ja idę do kogoś innego. Wo stehst du? Was machst du? Gdzie ty jesteś obecny? Gdzie ty stoisz w tym czasie żniw? Wenn du morgens aufwachst, ist der erste Gedanke, das nächste Projekt, das nächste, nächsten Verkauf, nächsten Auftrag, das und das. Gdy wstajesz rano, zastanawiasz się już, jaki będzie następny projekt, jakie będzie następne zlecenie, co by tu zrobić, żeby zarobić? Ich sage nicht, dass es falsch ist zu arbeiten, wir sollen hart arbeiten, das ist nicht der Punkt. Ja nie mówię, że rzeczą złą, fałszywą jest pracować. Nie, to nie o to chodzi. Es geht darum, bist du bereit, Einsatz zu zeigen für den Herrn Jesus, wie diese Männer? Ale czy chodzi o to, czy jesteś gotów wykazać swoją gorliwość dla Pana? Die Opfer brachten, ja. Tak jak ci mężowie, którzy przyszli do Niego, przysłuchiwali się Mu i złożyli ofiarę. Und dann lesen wir in 1. Chronika. W pierwszej księdze Kronik czytamy. Wo andere Männer auch kamen zu ihm. Że też inni mężowie przyszli do Niego. In Kapitel 12, w rozdziale 12. Und hier kamen welche in Vers 16. Sie kamen, wenn alle seine Ufer, die Ufer, also wenn sie gingen über den Jordan zu David, wenn er alle seine Ufer überflutet. Czytamy tutaj o tym, że przeprawili się przez Jordan do Dawida, przyszli do Dawida w czasie, gdy wystąpił Jordan z brzegów i zalał wszystkie doliny na wschód i na zachód. Sie hätten auch sagen können, der Jordan ist gerade überflutet, das ist doch jetzt nicht der Augenblick. Mogli powiedzieć tak. Jordan wystąpił z brzegów, to nie jest właściwy moment, żeby się przeprawiać do Dawida. Warten zwei Wochen und dann gehen. Poczekamy sobie dwa tygodnie, wszystko popadnie i wtedy będziemy się przeprawiali do Dawida. Seht ihr, dem Herrn Jesus zu dienen, gibt es immer eine gute Ausrede. Dem Herrn Jesus nicht zu dienen, gibt es immer eine gute Ausrede. Wiecie, o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że żeby nie służyć Panu Jezusowi, na to jest zawsze dobra wymówka. Ich muss erst mein Studium fertig machen. Ja, najpierw postudiuję sobie. Muss ich erstmal jetzt 4 Jahre hart arbeiten und dann habe ich eine gute Stelle und dann werde ich mich dem Herrn widmen. Albo muszę teraz najpierw 4 lata popracować, będę miał swoją, osiągnę swoją pozycję i wtedy będę Panu służył. Und nach 4 Jahren dann hat man 2 kleine Kinder. A po tych 4 latach okazuje się znowu dzieci, mam dwoje małych i muszę się nimi najpierw zająć. Und jetzt habe ich so viele andere Sachen zu tun, ich habe immer noch keine Zeit wirklich für Bibelstudium. Ach, mam tyle rzeczy do zrobienia, właściwie to ciągle mi brakuje czasu na czytanie Słowa Bożego. Seht ihr, der Jordan ist eigentlich immer überflutet. A więc widzimy, Jordan ciągle występuje z brzegów. Wenn ihr eine Entschuldigung sucht, jeżeli szukasz usprawiedliwienia, ciągle je znajdziesz. Aber diese Männer haben gesagt, egal, wir gehen jetzt durch. Ale ci mężowie powiedzieli, obojętne, niech sobie
Niech będzie Jordan, jaki chce, idziemy. Weil sie von der Liebe angezogen waren. Ponieważ byli przyciągnięci miłością do Dawida. Und zuletzt sehen wir in Vers 20. I ostatecznie, czy przeczytamy jeszcze na koniec 20 wiersza? Dann kamen einige, da steht nur, als er mit den Philistern gegen Saul in den Kampf zog. 12, Vers 20. Czytamy tutaj w 20 wierszu, w tej pierwszej księdze Kronik, że gdy chodził on z Filistyńczykami na wojnę przeciwko Saulowi. Das war die Situation, dieser letzte Kampf, wo Saul gestorben ist. To była ta sytuacja, gdy to była ostatnia wojna, w której zginął Saul. Und der David, der ist dann letztlich nicht mit in den Kampf gezogen. I Dawid ostatecznie nie poszedł na tą wojnę przeciwko Saulowi. Aber der Punkt ist hier, es sind Männer gekommen, in dem Augenblick sind sie zu David gekommen, um ihm zu helfen, als diese Schlacht stattfand. Ale tu chodzi o to, że tu przyszli mężowie, aby wspomóc Dawida, gdy się ta wojna zaczęła. Und nach der Schlacht ist David König geworden. I po tej wojnie Dawid stał się królem. Das heißt, sie sind gekommen zu David in die Verwerfung, kurz bevor er König wurde. To znaczy, oni przyszli do Dawida w czasie jego odrzucenia, gdy był po drugiej stronie. W czasie jego odrzucenia, zanim jeszcze stał się królem. I to krótko przed tym, jak się stał królem. Und unser David ist auch jetzt noch verworfen. I tak jest marsza sprawa z Panem Jezusem. Nasz Dawid, Pan Jezus, jest teraz odrzucony. Aber wir stehen kurz vor dem Augenblick, wo er König wird. Ale jesteśmy krótko przed tą chwilą, kiedy on naprawdę obejmie panowanie, będzie królem. Wo er wiederkommt und wo er dann in dieser Welt auch anerkannt sein wird als der Herr der Herren. Gdy on przyjdzie i także w tym świecie zostanie uznany jako Pan Panów i Król Królów. Vielleicht steht dieser Augenblick sehr kurz bevor. Być może ta chwila jest o wiele mniej odległa niż myślimy. Może jest bardzo blisko już nas. Vielleicht hast du noch zwei Monate, vielleicht noch zwei Jahre. Może masz dwa miesiące. Dem Herrn Jesus, może masz dwa lata, nie wiem. Aby Panu Jezusowi. Vielleicht dem Herrn Jesus für zwei Jahre mit vollem Einsatz zu dienen. Aby z pełną gorliwością serca mu służyć. Ja. Wollen wir nicht noch auch zu David überlaufen, bevor er König wird, während er noch in der Verwerfung ist? Nie chcemy przybiec do Dawida jeszcze zanim zostanie ogłoszony królem. Es lohnt sich. To się opłaca. Wenn wir im Himmel sind, dann werden wir nur eine Sache bereuen. Jeżeli będziemy w niebie, to będzie jedna jedyna rzecz, której będziemy żałować. Dass wir dem Herrn Jesus nicht mit mehr Hingabe und mit mehr Eifer und mehr Einsatz gedient haben. Mianowicie jedna rzecz, którą pożałujemy wstępując tam, to to, że nie służyliśmy mu z większym oddaniem i z większą gorliwością niż to miało miejsce. Es lohnt sich. To się opłaca. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg
udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś
metody pracy nad sobą, czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga? Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc,
że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo, bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana, pierwszy list Jana, 3 rozdział, 9 wiersz. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech,
jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg
uratował. To jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić. Żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane,
że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła. Bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy Go przyjęli. I ci, którzy Go przyjęli, ci, których On nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię.
którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I
jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest pierwszy list Piotra 2, to jest strona 296, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, drugi wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze
mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała,
duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które
albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W
tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że Tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała Twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie Twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu Twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego.
prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej,
to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce, Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto 2 przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby, byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki.
Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego. Mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, podkieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego.
Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do Objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z jego wolą, to on ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.